Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj, tak jak widzicie, zajmiemy się sprawą mojego podnośnika w Ursusie. Znalazłem mój stary rozdzielacz. Tutaj, tak jak widzicie, on prawdopodobnie on działał, tylko po prostu został wymieniony na nowy, nie wiem z jakiego powodu. Dlatego myślę zrobić taki myk, żeby zamienić po prostu tamten rozdzielacz z tym i sprawdzimy, czy podnośnik będzie podnosił tak jak powinien. Oczywiście wszystkim dziękuję za komentarze pod filmem poprzednim. Było bardzo dużo odpowiedzi właśnie w związku z tymi właśnie z tym moim problemem z podnośnikiem. Także dzięki Wam za te komentarze, pomogły mi one. Wiele było za pompą, wiele tak samo było za rozdzielaczem, ale znalazłem po prostu ten rozdzielacz i myślę go podmienić z tamtym i sprawdzić. Nic mnie to nie będzie kosztować, a zobaczymy, wyeliminujemy po prostu tą usterkę. Jeżeli będzie nadal to samo, no to znaczy tego, że pompa padła i będę musiał wymienić tą pompę, rozbierać to wszystko i ten. A tutaj jest po prostu, można parę przewodów, ja zaraz pokażę w którym miejscu. Tu się znajduje ten rozdzielacz. Tak jak widzicie, podłączone mam do niego trzy przewody. Jeden tu jest właśnie sący, drugi idzie na po prostu te węże do rozdzielacza tu na błotnik. Także odkręcamy te węże, odkręcamy te, znaczy te przewody, bo to nie są węże, przewody, odkręcamy te śruby, cztery, i po prostu zdejmiemy, zdemontujemy cały ten rozdzielacz, no i będziemy widzieć, co się dalej. Zamontujemy tamten i będziemy widzieć, czy to ma jakąś poprawę, czy nie. Jeżeli ma, no to znaczy, że padł nam ten rozdzielacz, tamten zakręcony będzie i będę musiał się postarać o jakiś nowy, dopóki po prostu tamten będzie działał, no to będzie dobrze. Jeżeli nie, no to będę musiał właśnie kupić nowy ten rozdzielacz. No cóż, niektórzy tam stawiali po prostu, żeby tutaj, tu jest taki, można powiedzieć, zawór bezpieczeństwa, pod niego podłożyć podkładki tam różnego typu. No zgodzę się, ale no ja na przykład przy tym bym nie grzebał, bo można uszkodzić sobie pompę, jeżeli będzie za duże ciśnienie. Można to ustawiać nie po prostu, ale trzeba mieć po prostu zegar i wiedzieć, jakie jest ciśnienie w układzie. Jeżeli to jest fabrycznie ustawiane, tak samo tutaj widzicie, jest plomba, nie bez przyczyny, bo po prostu no, nie ma co się z tym bawić, jeżeli nie mamy po prostu obrazu na to, jakie jest ciśnienie, czyli jakiś manometr podpięty lub inne urządzenia pomiarowe. Także ja po prostu nie będę się z tym bawił, to jest fabrycznie ustawione i zakręcę tamten też ma taką plombę, nie będę po prostu tego regulował, bo no po prostu nie mam po prostu takiego urządzenia, żeby sprawdzić, jakie tu jest dokładnie to ciśnienie. Może kiedyś sobie sprawię, aktualnie nie posiadam. No dobrze, teraz będziemy odkręcać, do tego nam będą klucze potrzebne 24 do przewodów i 13 do całego tego ustrojstwa. Ja to teraz po prostu troszkę oczyszczę i po prostu będziemy to powoli wykręcać i później będzie test będzie podniesienie tej oto kosiarki na wolna, czy na wolnych, no w miarę takich obrotach normalnych, bez gazowania. Także zapraszam na ten film i myślę, że Wam się spodoba. Próbujemy odkręcić te przewody.
przewody są tam dalej giętkie, także nie ma jakiegoś tam ryzyka urwania. Tak to właśnie wygląda. Widzicie, tu mamy ten rozdzielacz wyjęty. Tu są jeszcze te małe takie, można powiedzieć, o-ringi. Sobie tu przełożymy, tak żeby to nam nie zginęło. Musimy jeszcze przezbroić troszkę, bo musimy tą końcówkę odkręcić. Kręcić ją tutaj. Tu mam taką zaślepkę i tamtą zaślepkę, co jest, widzicie, od góry, też musimy wkręcić tutaj, bo mamy po prostu to nie zaślepione chyba, zaraz sprawdzę. Tak, nie jest zaślepiona ta jedna, także to teraz uczynię. No i po tym przezbrojeniu zamontujemy z powrotem rozdzielacz w ciągniku. Także będziemy się widzieć już po tych czynnościach. Po przezbrojeniu
Jeszcze tylko mi zostało tutaj te zaślepki i przewody. Przykręciłem już po prostu cały ten rozdzielacz tymi czterema śrubami. Teraz po prostu tylko będziemy skręcać razem i test. Dosłownie to trwało, nie wiem, 20 minut, to wszystko wyczyszczenie, także tu nie ma jakiegoś dużego kłopotu. Wszystko jest, można powiedzieć, naprawdę sprawnie. Można to wymienić i sprawdzić. Także co, nie będę już nagrywał, jak to będę skręcał, bo widzieliście, po prostu już pokażę skręcone i będziemy testować. Tak jak widzicie, już jest zamontowane, przewody są przykręcone, zaślepka jest dana. Ta zaślepka to jest dodatkowe po prostu wyjście hydrauliki, które można na przykład wyprowadzić do tyłu i wtedy mamy na środkowej pozycji po prostu to wyjście. Teraz co? No odpalamy i testujemy. Najpierw tak przy każdej po prostu z jakimiś ingerencji w układ trzeba odpowietrzyć go, czyli po prostu na wolnych obrotach i bez obciążenia kilkakrotnie podnosić do góry i na dół opuszczać i tak kilka razy, aż wszystko powietrze zejdzie z układu do skrzyni. Także teraz odpalimy, mamy luz, trochę gazu. Jeszcze raz. I próbujemy. Podepniemy tą kosiarkę i sprawdzimy przy obciążeniu. Także maszyna jest podpięta, tak jak widzicie, i testujemy. Już widzę, że ma problemy z podniesieniem. Także rozdzielacz jednak tutaj chyba nie gra roli. Dodamy gazu. Prawie 2000, widzicie, podniosło na taką wysokość. No niestety to nie rozdzielacz. Trzeba będzie kupić pompę i wtedy będziemy działać przy pompie, bo niestety no, naprawa się nie powiodła.
Teraz go wygaszę. Widzicie, po podniesieniu jak na razie nic nie opada, także no, cylinder i tłoczysko jest szczelne. Moim zdaniem winę ponosi pompa teraz. No nic innego tutaj już dzisiaj nie zrobimy. Niepotrzebnie tylko wymienialiśmy, no ale sprawdziliśmy przynajmniej, że rozdzielacz jest dobry. Tylko padła nam chyba pompa lub jakieś uszczelnienie. Trzeba będzie rozebrać cały podnośnik i wtedy zobaczymy, co tam jest grane. Ale to już nie w tym odcinku, nie dzisiaj. Przynajmniej sprawdziliśmy tylko, to miał być taki test. I nie powiodło się naprawa. No cóż, następnym razem myślę, że będzie lepiej. Także co, na dzisiaj byłoby tyle. Ja to odczepię, będę musiał zamówić pompę i po prostu wymienimy, ale powiem wam, że cieszę się, że to pompa, bo jeżeli to by był rozdzielacz, a nie miałbym tego dużego, drugiego, to bym musiał wydać prawie 600 zł, żeby zakupić nowy, a tak to wiem, że teraz muszę kupić pompę i myślę, że będzie to wszystko no, zda egzamin. Myślę kupić pompę wzmacnianą Hilmeta, 330 zł kosztuje, prawie 3 lata gwarancji, także myślę, że będzie dobra ten mój wybór. Napiszcie, co myślicie o tym w komentarzach i tak, widzicie, no niestety nie powiodło się. Jednak ci, co mówili, że pompa, mieli rację. Także do następnego odcinka. Pozdrawiam wszystkich, w szczególności tych, co mam w opisie. I trzymajcie się. Na razie.